Witam, z tej strony Shagi, oczywiście to jest niezmiennie kanał Ciemna Strona Giercowania, a dziś moja taka luźna rozgrywka w grę World Hunter, piękny symulator, przepiękny symulator walki samolotów z różnego okresu, a na pewno symulator, bo z tego względu, że nie dość, że jest ta opcja arcade'owa, czyli ta uproszczona, którą ja teraz gram, to wszyscy miłośnicy takich bardziej realistycznych walk znajdą też tutaj tryb realistyczny, w którym już naprawdę odnajdą się najwięksi zagorzali fani symulatorów. Ja tam nie grałem, bo ja takiego typu rozgrywki nie preferuję. Ja właśnie wolę tego typu luźne takie strzelanki w powietrzu bez zmartwienia, czy starczy mi paliwa, czy starczy mi amunicji. Także wyruszam w kolejną walkę. Oczywiście frakcją brytyjsko-angolami, bo sobie akurat od pewnego czasu rozwijam i mój ulubiony samolocik idzie na pierwszą linię, bo fighter, czyli taki ciężki heavy fighter do walki, i zobaczymy, co mi się uda tutaj ugrać. Z ciekawostek dodam, że gra, już na pewno wspominałem, pojawi się też na PlayStation 4. Co prawda już niektórzy PlayStation 4 mają, ale chyba jeszcze World Hunter oficjalnie się nie pokazał. Chyba 29 dokładnie, jak jest premiera też chyba w Polsce i w innych krajach też niektórych. Prawdopodobnie może się pokazać też i World Hunter, bo on był zapowiadany jako wersja startowa na konsolę. No i z takich ciekawostek dodam, że będzie można grać, właściciele PlayStation 4 będą mogli grać z nami, pecetowcami, na tych samych serwerach. Czyli będzie tak zwany cross platform, czyli właściciele różnych platform będą się mogli spotkać. Dodatkowo na PlayStation 4 będzie można grać myszką i klawiaturą. To jest pewnie dla wyrównania szans. Właśnie walki z graczami na PC-tach, bo wiadomo, World Hunter i na komputerach obsługuje i wykrywa na przykład pada od Xboxa wyłączałem, ale granie i celowanie jest po prostu masakryczne i ja wolę jednak myszą, klawiaturą, także jak pewnie 99% grających w tą grę. Chociaż w trybie tym realistycznym, to jak oglądamy sobie jakieś live'y czy tam filmiki, to ludzie grają oczywiście joystickami, już takimi zaawansowanymi, no tam to ma sens. W trybie tym zręcznościowym to jak najbardziej mysz i klawiatura. Bierzemy sobie kolejny cel na muszkę i spróbujemy coś tutaj wywalczyć. Uda się? No, jest mój. Jest dobrze. Wybawca myśliwców, czyli że udało mi się uratować jednego z moich towarzyszy. Za to dostałem dodatkowe punkty. No, gra jest przepiękna, tak jak za każdym razem powtarzam. Gra jest przepiękna graficznie. Modele samolotów, wszystko jest pięknie zrobione. Twórcy World of Warplanes. A, udało mi się. Twórcy World of Warplanes mogą się tylko uczyć, bo jeżeli ktoś widział grę od Wargaming, czyli twórców World of Tanks, ich samoloty, to one po prostu wyglądają jak z jakiejś innej epoki starej. Nie dość, że model lotu jest beznadziejny, to i grafika, i animacja też leży i kwiczy. No mówię, jest w porównaniu z tym jest marnie, może uda mi się wyprowadzić, uda mi się ugasić ten samolot. Idę za taką radą, gdzieś wyczytałem, że jak się zgasi silnik i da się nura, to... ale chyba się nie uda. O, udało mi się. Da się nura, to się uda ugasić ten pożar, no i chyba się udało. Przydusiłem ten ogień, ale myślę, że nie dadzą mi tutaj uciec, jestem łatwym celem przeciwnicy. Jeśli ktoś jeszcze nie grał, no niestety silnik mi zgasł. Jeśli ktoś jeszcze nie grał, jeżeli w ogóle są takie osoby w World Hunter, to w opisie mojego filmu, niestety nie mogą nic więcej zrobić, w opisie tego filmu znajdziecie na dole link do rejestracji, także zarejestrujcie się. Nic nie tracicie, najwyżej troszeczkę swojego cennego czasu, a,
A na pewno gra pozwoli wam, być może pozwoli wam się wkręcić w te klimaty i naprawdę dobrze się pobawić. Na razie złego wyniku tak nie mam, więc pierwsza strata samolotu nie jest źle. Wziąłem sobie drugiego Baufechtera, tego mam uzbrojonego w rakiety. Zobaczymy, czym się do czegoś one przydadzą. Czasami atakuję nimi też cele naziemne, a czasami posyłam je w wolno sunący bombowiec. Cały czas jestem przyzwyczajony, żeby rozglądać się do tyłu, bo mój strzelec tylny tak sobie średnio radzi. No i dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy utrafię. No, te rakiety niestety nie są sterowane, trzeba dość dobrze nimi strzelić. O jest, udało się. Co prawda wszystkie rakiety poszły, minuta. Teraz 4 przeładowania. No ale czołg zniszczony, prawda? No i jedziemy. Tutaj troszeczkę niedobrze wleciałem w stado. Chociaż nie, tutaj jeszcze jeden nasz jest. Gracz, to może nie będzie tak źle. Lecimy. O, jest zniszczenie, dobrze. Do góry, do góry, do góry. Chyba zaraz się za mną puszczą. Dobra, teraz tego nawracamy. I malutkimi seryjkami. O, jest następne trafienie. Także na razie idzie mi dość dobrze. Tylko, że jak się do mnie przyczepił? Jak wiecie, jak to jest rosyjski samolot, a to są fruwające czołgi i już to widać i czuć, tak? Jak ja bym zwykłym samolotem leciał za takim Baufechterem, którym lecę, to bym mógł strzelać i strzelać, nic by się nie działo. Jak podlatuje, puszcza parę serii i jest gleba. Do góry, ale chyba mi nie podaruje, będzie mnie gonił do końca. Nie, gdzieś go chyba zgubiłem. Dobra, to jeszcze tutaj strzelimy rakietami na koniec, bo ja już tutaj wiele nie zawojuję i praktycznie tak wiedziałem. Dobrze mi się chociaż na koniec udało jeszcze zniszczyć jednostki, bo w jednostkach, jak widać, na razie prowadzimy, a to jest najważniejsze. Dobrze, weźmiemy Spitfire'a. To już jest taki bardziej zwrotny samolocik do walki właśnie kołowej. I zobaczymy, co nam się uda ustrzelić. Także po raz kolejny zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze, jeżeli są takie osoby, które jeszcze nie grały w War Thunder, to na dole w opisie mojego filmu znajdziecie link do rejestracji, rejestrujecie się i gracie. Naprawdę gra jest świetna, możecie wybrać sobie spośród krajów i tam do wyboru. Wiąże się to oczywiście z jednostkami, które są dostępne. Od razu mówię, że Rosjanie są przegięci, więc jak ktoś chce mieć łatwo, to niech zaczyna Rosjanami sobie grać. A jak ktoś chce mieć normalnie, to każda inna frakcja też jest dobra. Ach, spudłowałem z takiej odległości, jak było w znanej polskiej komedii Psy. Ale nie damy za wygraną. Widać, że już jest posiekany. Tylko, że ja też mam chyba jakiś ogonek. O, jest. Chyba nie dał rady wykręcić. Bo mnie gonią, więc trzeba troszeczkę wezwać w końcu, bo coś te komunikaty są, prawda? Ojej, ojej, ojej. Dobra, gonimy następnego. Jest mój. Ach, dobrze. Nauczyłem się odskakiwać, bo często takie face to face spotkanie i zestrzelenie nawet przeciwnika nie kończy się tym, że jego wrak we mnie wpada. No i wtedy jest nieprzyjemnie. Ale mnie spalili kolosalnie, a on chyba... chyba... przeżył, ale jest chyba dość już poważnie uszkodzony, bo widzę, że się dymi. Dobrze. Tajfuna weźmiemy. Ja tak nazywam go Tajfun. Samolocik, no nie jest bezzwrotny, ale dość znaczny. Dość znaczną ilość ołowiu, jak ja to mówię, wypluwa z siebie, więc zasypuje wroga takim deszczem pocisków i to jest często skuteczne. Też go dość lubię nim grać. Chociaż zawsze na początku wybieram sobie Baufechtera i Spitfire'a przeważnie w walce. No i dobra, gonimy jaka.
gonię jak, a nie wiem, czemu zawsze tak się mówi, jak się gra w grach. No bo w sumie tak jakbym grał z wami, z widzami, prawda? To opowiadam, co się dzieje. Zawsze mam taką chęć, żeby pograć z kimś z widzami w tą grę, ale no, jak zwykle pewnie czasu mi zabraknie. Ale może kiedyś mi się uda. O, krytyk. Jest szansa, że pójdzie do piachu. Że stracił sterowność, a tylko asysta, czyli go ktoś wcześniej pokiereszował. I zaliczyło. Dobra. Oj, 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 oj. No niestety zabito pilota. Żeby się przed tym chronić, trzeba inwestować punkty tam w odporność załogi. Ja na razie, że to mój początek grania Anglikami, to te samoloty bardziej szkolę pod prędkość przeładowania. Żeby po prostu szybciej przeładowywać, jak mi już się skończy ten zapas amunicji. Ja później będę inwestował w wytrzymałość załogi. No niedobrze, bo ten przewaga nasza też widzę spada. Już tylko 4. Nie mam bombowców, jakoś nie mogę się przemóc do bombowców. Próbowałem latać, ale jakoś kurczę, nudno, nudne to jest. Wiem, że bombowiec czasami tutaj potrafi przeważyć mocno szale zwycięstwo, bombardując właśnie cele naziemne. Ale kurczę, niech to robią inni, ja jakoś kurde myśliwce robię. I tak już parę celów naziemnych, prawda, zestrzeliłem, więc jakiś tam swój udział w, no, w tym zadaniu do wykonania, czyli zniszczeniu wrogich jednostek naziemnych mam. No i dobra, bierzemy następne. No jak wiadomo. Mocna maszyna, a ten Spitfire mój to jest troszeczkę taka słabsza wersja i takie pesteczki ma, jak ja nazywam, amunicję. Oj! Chciałem tą Air Cobra posiekać, ona już była posiekana i troszeczkę załatwiłem sobie skrzydełko, tak? Nie została mi ostatnia maszynka z puli dostępnych, z puli mojego garażu. Oznaczenia polskie oczywiście, jak widzicie, na samolotach mam cały czas. Wszystkie samoloty swoje, którymi gram, zawsze oznaczam tymi znakami i wiedzą, od kogo dostają bęcki, tak? Szkoda, że nie można w takich własnych, żeby jedną chociaż własną odznakę projektować, to też by było dość fajne. O, ten mój Spitfire. Ten, no, to też taka mała popierdziawka. Zwrotny, ale niestety siła ognia jest... pozostawia dużo do życzenia. Jestem ciekaw właśnie, jak wyjdzie ta wersja na PlayStation 4, czy ci gracze z PlayStation 4 będą jakoś oznaczeni. Ja chciałbym wiedzieć, żeby mieli... Znaczy, chciałbym, żeby mieli jakiś znaczek na przykład, żebym wiedział, że to koleś jest z konsoli. No, chyba odstrzeliłem mu silnik, bo coś tak zwolnił. Do góry, do góry. Pójdzie w piach. Pójdzie chyba, ale dlaczego jeszcze zawrócimy? Tak, zniszczony. Ale... To moja ostatnia maszyna, proszę mnie nie zadrapać. No już sterowność jest moja zerowa, jestem chłopcem do bicia. I tak, i ostatnia maszyna poszła do piachu, także teraz tylko pozostanie mi poczekać do końca meczyku. No i obejrzymy sobie tutaj inne samoloty w akcji, bo już nie mam żadnych maszyn. Także chciałbym, żeby ci gracze z PlayStation 4 byli jakoś oznaczeni, bo tak fajnie byłoby po prostu zobaczyć, ile tych graczy będzie grało w tą grę. No i postrzelać się z nimi, zobaczyć, jakie są ich umiejętności, prawda? No na razie jestem na czele tabeli. Kto tu jeszcze lata? No jeszcze troszeczkę naszych zawodników lata, więc mam nadzieję, że oni tutaj sobie poradzą. Ja już maszyn nie mam. O, pięknie. No graficzka jest naprawdę filmowa, ja mam ustawioną też na najwyższą jakość i wygląda to fenomenalnie. Trzeba przyznać twórcom, że zrobili to elegancko. No i dobrze, koniec meczyku. Wygraliśmy, to najważniejsze. Ja nawet wysoko w tabeli jestem. Trochę expa wpadło, nagrody. Tak, chyba tak. Najwięcej punktów nawet zdobyłem. No to nieźle. Fajnie, dobrze, kochani. Ja się z wami będę żegnał, bo tutaj więcej chyba nic nie poopowiadam.
Zachęcam po raz kolejny do zagrania w World Hunter i co? Będę się z wami żegnał. Do zobaczenia w moim kolejnym filmie i co? Tymczasem barem lasem. Hej!